Witam Was naprawdę bardzo serdecznie. Niesamowicie dziękuję Wam za Wasze subskrypcje. I tak jak obiecałem, już niedługo, bo osiągnęliśmy aż 500, w grupie Leśne Pasje zorganizujemy sobie live z pytaniami. Wszystkie pytania i odpowiedzi konkursowe, jakie tam się pojawią, macie podane na tacy w pozostałych filmach. Dzięki Wam jeszcze raz i zapraszam na dzisiejszy materiał i do usłyszenia niebawem. Prawdziwy mistrz podziemnych konstrukcji, potrafiący drążyć tunele niemal w każdym terenie, planem zagospodarowania przestrzennego przewyższa nawet, który zastał Kraków zielony, a z uporem Syzyfa zalewa wszystko betonem. Architekt podziemnego świata i ulubieniec Welesa. Borsuk, choć zaliczany do łasicowatych, na brak tężyzny nie narzeka. Natomiast posiada nieproporcjonalną głowę w stosunku do reszty ciała. Małą, długą i wąską. Świece i uszy również małe. Szyję grubą, nogi krótkie, za to mocne. Dostosowane do kopania nor. A gdyby nasi drogowcy potrafili tak kopać jak on? Miej nas w swojej opiece. Szczecina borsuka jest popielato-siwa, z domieszką barwy czarnej, pobłyskująca. Głowa biała z czarnymi pasami, po bokach, albo odwrotnie. Ciągnącymi się od nosa poprzez oczy i uszy do przedniej części barków, obrzeża uszu białe. Kończyny, pierś i kark od spodu czarne. Kita krótka, zakończona kiścią. Łapy zakończone pięcioma palcami i długimi pazurami. Borsuk swoją długością nie przekracza zazwyczaj metra. Wysokość do 30-40 cm. Masę ciała osiąga w około 15-20 kg, chociaż czasami też to przekracza. W okolicy odbytu borsuk ma gruczoł zapachowy. Jak chyba wszyscy. W jakich warunkach terenowych przebywa borsuk? Tak, lubię to zdjęcie. Populacja jaźwca występuje na terenie całej Polski. Za ostoję obiera lasy lesiste, gęste, w szczególności lasy mieszane i liściaste otoczone urodzajnymi polami. Jaźwiec, inżynier podziemi. Poruszając się po leśnych terenach możemy napotkać otwory ziemnych nor, a przed nimi świeżą ziemię. To w języku leśnym weranda. Miejsce wylegiwania się i odpoczynku od ciężkiej pracy borsuka. Oznacza ona także zajętość danej nory. W języku leśnym jaźwiec, jak kiedyś nazywano borsuka, to zwierzę nie tylko bardzo pracowite, ale też i bardzo czyste. Powracając do jego zdolności przestrzennych, korytarze jego nor mogą liczyć nawet kilkadziesiąt metrów. Największa jest oczywiście komora lęgowa, gdzie borsuki zajmują się młodymi. Borsuki grabią i włóczą zeschłe liście przednimi łapami i posuwając się tyłem, wloką ten materiał do nory. Jako wyściółkę, po czym po zimowaniu wynoszą ją przed norę na wietrzenie. Tak samo jak tworzą cały system wentylacji swoich nor. Kisić to one się nie lubią. Tym bardziej, że w całym systemie korytarzy wydzielają sobie specjalne miejsca, w którym załatwiają swoje potrzeby. Nadmienię, że z takiego systemu korzystają tylko zimą podczas niepełnego snu zimowego. Jaźwiec, szef kuchni. No, master chefem to on nie będzie, ale... Jego dietetyka opiera się głównie o grzyby, korzonki i żołędzie. Ale nie pogardzi też drżownicami, które uwielbia, jak i pozostałymi owadami. I tutaj wliczamy także ich larwy. Dodatkowo myszy, młode zające i tym podobne, ale o tym za chwilę. Od ptasich jaj przez zające ptaki po szaber u sąsiada na polu buraków i marchwi. Przez leśne jeżyny aż do jagód. W odniesieniu do leśnego ptactwa jest drapieżnikiem. Mowa tu o ptakach od bażanta po niemal głuszca, który już mały nie jest. Jednak dla samej gospodarki leśnej to pożyteczne stworzenie, a przede wszystkim budowniczy nor. To wielu zwierząt, o czym jeszcze opowiem. Czym zajmuje się w zasadzie borsuk? Prowadzi nocne życie i choć seks wykańcza, to niech się bawi, a dzień spędza w norze. Właściwie w komorze nory, w której wymłaszcza sobie legowisko. Zajęta przez niego nora jest bardzo czysta, w odróżnieniu od nory lisiej lub przez rudego przejęta. Dla chętnych materiał o lisie na kanale. To właśnie tym sposobem, bałaganem, lis odbiera borsukowi norę. Nie siłowo, nie miałby szans, ale sprytem. No bo czy zostalibyście w norze, gdyby ktoś wam narobił w środku?
Przed okresem zimowym powraca on do otworów wentylacyjnych, o których była mowa wcześniej, i zatyka je, chroniąc się przed ubytkiem ciepła. Z wyjątkiem okresu ucieczki u samic, te zwierzęta prowadzą samotny tryb życia. Nie hibernuje typowo od do, ale w cieplejsze dni opuszcza norę, aby coś upolować lub po prostu za potrzebą. Przesypia dłuższe okresy, spalając tłuszcz nagromadzony w okresie pożytku, żerowania. Borsuk wszystkie nieczystości z nory usuwa, a swoje odchody zakopuje w pobliżu, w małych dołkach, w których następnie żyją chrząszcze, które te z kolei następnie borsuk zjada. No cóż, inspektor sanitarny by dostał apopleksji. A dokąd tupta nocą? Przeważnie porusza się on swoimi ścieżkami, dzięki czemu łatwo odróżnić norę borsuka od lisiej. Lis będzie prowadził kilka ścieżek, natomiast borsuk dzięki masie swojego ciała zazwyczaj zostawia jedną, ale dużo wyraźniejszą ścieżkę. Tropy borsuka są charakterystyczne. Dają podłużny, szeroki w palcach i wąski w miejscu pięty odcisk. A ponadto w tropie widoczne jest odciśnięcie pięciu palców zakończonych długimi pazurami. Jaźwiec, wbrew bardzo spokojnemu usposobieniu, gdy jest ranny lub chory, może być niebezpieczny. Dzisiaj to już wszystko ode mnie. Natomiast mam nadzieję pojawić się niedługo, ponieważ planujemy bardzo ciekawą wyprawę. Tak samo jak i ciekawe dosyć pojawiają się coraz bardziej nagrania z krakowskich pułapek. Tak więc zobaczymy się bardzo szybko. Do usłyszenia, odwiedzajcie kanał, komentujcie filmy i bardzo jeszcze raz dziękuję za wasze subskrypcje, bo to właśnie one motywują do dalszej pracy. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.